Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Zrobiłam małe zakupy. Historia jest w zasadzie taka, że wczoraj miałam wolny dzień, stwierdziłam, że wykorzystam go, pojadę do centrum handlowego, żeby nagrać dla Was taki przegląd kolekcji wiosennych w sieciówkach. Tak, taki był plan. Plan oczywiście legł totalnie w gruzach, ponieważ po wejściu byłam w sumie w trzech sklepach i jak wyszłam z tego trzeciego, z czego jeden to była Zara Home, więc w sumie to się nie liczy, wyszłam z Zary i stwierdziłam, że nie ma takiej możliwości, że będę tutaj się przebijać w tłumie tych wszystkich ludzi. Nie mam siły już na takie zbiorowiska strasznie duże. Kolejka do przymierzalni liczyła chyba 20 osób, kolejka do kasy kolejne 20 osób. Mam Wam do pokazania tylko 3 rzeczy, więc niedużo, ale wszystkie są jeszcze dostępne cały czas w sklepach. To są takie totalne podstawy, totalne basiki, które są świetnej jakości i ja od jakiegoś czasu czułam po prostu brak dokładnie takich rzeczy. Więc dwa sklepy. Pierwszy z nich to COS. COS jest chyba jednym z moich ulubionych sklepów. Mają bardzo ładne takie właśnie podstawowe rzeczy. To jest sklep, który ma bardzo minimalistyczne takie kroje, formy. W ogóle u nich króluje minimalizm. Ale ja już od lat tam kupuję ubrania. COS to jest jakby siostra H&M, to jest ten sam koncern. Natomiast jakość jest dużo lepsza. Przynajmniej od tej takiej jakości podstawowej jakby w H&M, bo ja też o tym wspominałam ostatnio, że odczarowałam trochę H&M i mam wrażenie, że jak tam się poszuka i faktycznie jak się tam sprawdza składy, to można znaleźć fajne rzeczy, ale niekoniecznie stacjonarnie, mówię tutaj raczej o online sklepie, dlatego że te niektóre rzeczy, które są stacjonarnie dostępne, faktycznie nie są drogie, ale ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Natomiast, tak jak mówię, jeśli tam się poszpera, poszuka, to można znaleźć naprawdę fajne rzeczy. I co więcej, mam wrażenie, że część z nich to jest odpowiednik tego, co można kupić w kosie. Ja tu Wam już wspominałam milion razy o tych czapkach, które ja zawsze kupowałam, takich zimowych, kaszmirowych czapkach z H&M bądź z kosa, bo mam ich już dużo i część z nich jest z kosa, część z nich jest z H&M. Gdzie w kosie ta czapka, bo ona jest w 100% z kaszmiru, kosztuje 200 zł, dokładnie ta sama, kropka w kropkę czapka, na stronie H&M kosztuje 100 zł. One teraz są niestety niedostępne, ale tam jeszcze są do kompletu szaliki. Szaliki to jest ta sama historia. W kosie kosztuje 300-350 zł, w H&M kosztuje 200. Także warto jest po prostu czasami tam szperać. Mam dwie rzeczy z kosa. W kosie mierzyłam tych rzeczy sporo. Postawiam Wam tutaj zdjęcia albo jakieś przebitki, bo coś udało mi się nagrać. Są tam jedne spodnie i jedna taka bluza, koszulko-bluza z długim rękawem w takim jasno-różowym kolorze, która za mną tak potwornie chodzi. Zresztą połączenie tych spodni i tej bluzki, że podejrzewam, wrócę po nie, bo były po prostu piękne i bardzo miłe. Tutaj mamy dokładnie te same spodnie, tylko że czarne, w rozmiarze 38. One były na mnie za duże, więc mierzyłam już później 36. Ale nie kupiłam. Kupiłam dwie bluzki. Pierwsza z nich to jest ta, którą mam na sobie. To jest zwykły, czarny, bawełniany t-shirt o takim klasycznym kroju. Ja też o tym wspominałam kiedyś, że ja nie przepadam za koszulkami, które mają taki dekolt tutaj zwykły, że wolę dekolt w kształcie literki V, ale ta mi się podoba. To, że jest taka totalnie prosta, bardzo podstawowa. Mam ją w rozmiarze S i ona jest spora, ale w kosie jest taka rozmiarówka sprzyjająca kupowaniu, dlatego że jeśli jesteście L-ką, to w kosie mieścicie się spokojnie w M-kę. Jeśli jesteście S-ką, to w XS-kę. Więc kupiłam tą, ona kosztowała 80 zł, więc wcale nie jest tak źle. Myślę, że jeszcze są dostępne, może też będą inne kolory. Dam Wam linka na dole do nich, bo uważam, że jest po prostu świetna. Ta bawełna jest przede wszystkim miękka, ona nie jest taka sztywna, trzymająca strasznie formę. Także ta koszulka to jest mój pierwszy zakup. Następnie, to odwiesimy, mi tu przeszkadza. Następnie bluzka z długim rękawem. Ona, myślałam, że jest czarna, natomiast jak tak położę je koło siebie, to jest taki bardzo, bardzo ciemny granat. To wychodzi przy tym czarnym. Tak samo,
bardzo, bardzo podstawowa rzecz. Ja ją mam w rozmiarze w ogóle M, bo też chciałam, żeby nie była opinająca, bo jej wydaje mi się, że idea była taka, żeby ona jednak była trochę bardziej przy ciele. Ona zresztą tutaj zarówno rękawy, jak i dół tej bluzki jest wykończony taką jakby gumeczką. Ona zresztą jest też taka trochę rozciągliwa, sprężynująca. Dzięki temu ta bluzka tutaj na dole nie jest taka luźno puszczona, tylko tak jakby trzyma się, że tak powiem, ciała, ale nie jest obcisła tutaj w reszcie, że tak powiem, nie przylega nam do brzucha, biustu i w ogóle wszystkiego. Tym sklepem, do którego w ogóle, który w ogóle wczoraj odwiedziłam, była wspomniana wcześniej Zara. Miałam nawet sporo rzeczy do zmierzenia, bo miałam jakieś sukienki, marynarki, spodnie, no było tego sporo, ale nie miałam siły, tak jak wspominałam, stać w tej kolejce, kolejka mnie przerosła, natomiast znalazłam rzecz, której nie spodziewałam się absolutnie w tej Zarze w ogóle kupić i nie rozglądałam się też jakby przez to za nią, bo byłam święcie przekonana, że to jest technicznie niemożliwe, żeby znaleźć w Zarze jedwabną białą koszulę. Prostą, o takim trochę szerszym kroju, nie taką właśnie przylegającą i opiętą na ciele, ale żeby ona była z jedwabiu, a nie żeby była z poliestru albo jakiejś innej sztucznej, innego sztucznego materiału. Rozglądałam się za taką koszulą już od jakiegoś czasu, ale to, co udało mi się do tej pory znaleźć, to albo jeśli było z jedwabiu, to po pierwsze nie była biała, tylko była czarna, granatowa albo w takim bardziej beżowym, piaskowym kolorze i były te koszule zazwyczaj strasznie drogie, albo nie były z jedwabiu, tylko z satyny, co w sumie też mogłoby być, ale też ta biel to nie była do końca to, o co mi chodziło. I wczoraj przechodzę, patrzę, wisi biała koszula. Z daleka wygląda jak jedwab. Faktycznie jest zrobiona w 100% z jedwabiu. Kosztowała 250 zł, więc moim zdaniem niedużo jak na jedwab. Ja ją specjalnie wzięłam w rozmiarze L, również żeby była po prostu taka luźniejsza. Zmierzyłam ją wczoraj w domu, bo kupiłam ją bez mierzenia. Tak jak mówię, kolejka po prostu odstraszała. Stwierdziłam, że i tak przecież mogę ją oddać. Także zmierzyłam ją, wiem, że ją zostawię, bo nie jest jakby za duża, albo inaczej, podoba mi się ten efekt, dlatego że ona ma dla mnie trochę za długie rękawy, co moim zdaniem jest plusem, bo będą bardzo ładnie te rękawy nam wystawać z, nie wiem, mankietów, czy te mankiety wystawać z rękawów, nie wiem, kamizelki, marynarki, no z kamizelką, marynarki, jakiegoś swetra, czy innego okrycia wierzchniego, co mi się bardzo podoba, jak tutaj właśnie wystaje nam ten biały mankiet. I ona też jest dosyć długa. Możemy ją sobie wrzucić, włożyć przód w spodnie, ale ten tył nam tu będzie ładnie wystawał. Także i przede wszystkim ona jest właśnie, jak widzicie, śnieżno-biała. Także na pewno zostaje. Przebieram się, nagrywam Wam przebitki, żeby Wam pokazać, jak te rzeczy wyglądają. I to są całe moje zakupy wczorajsze. Nie są szalone, nie są to jakieś jakby szalone pod względem ilości, nie są duże. Nie są też szalone pod względem wzorów, kolorów i form, ale tak jak mówiłam, są to totalne podstawy, które w mojej szafie bardzo się przydają. Ja lubię takie rzeczy podstawowe, najlepiej się w nich ostatnimi czasy czuję, także mam wrażenie, że wypełniłam pewną lukę, którą zauważałam w swojej szafie, czyli brakowało mi czarnego takiego t-shirtu zabudowanego, takiej czarnej koszulki, jakiejś bluzki z długim rękawem też na takie chłodniejsze dni, też właśnie pod marynarkę i jedwabnej koszuli. I jakby mogę odhaczyć te rzeczy z listy i już się za nimi nie rozglądać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Linki będą pod spodem. Życzę Wam miłej niedzieli, bo dla mnie to jest niedziela. Mam nadzieję, że jeszcze złożę ten film dzisiaj, żebyście mogły, jeśli szukacie tych rzeczy, od razu sobie je pozamawiać. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.